Rozjaśnił się, jakby przyszedł mu do głowy wspaniały pomysł. Emo, gdy wojna się skończy, pójdziemy razem do burdelu. Wtedy zobaczysz na własne oczy, że jesteś równie dobra jak tamtejsze świnie. Ty świnio, warknęła pancernik, waląc go w żołądek z taką siłą, że trudno mu było złapać oddech. Nawet nie powinieneś myśleć o porównywaniu mnie, twojej narzeczonej, z kurwami i podobnym śmieciem. Jestem przyzwoitą kobietą, a nie burdelową z suką. Zapamiętaj to sobie. Albo cię posiekam w drobny mak. Mały przechylił głowę na bok. Miał minę małego chłopca. Będziesz musiała mi to wybaczyć. Nie jestem delikatnym dżentelmenem. Wiesz o tym. Dobra, dobra, niedźwiedziu. A teraz proszę nie doprowadzaj mnie do tego, żebym beczała. Podbiegł do nich sztab z feldwebel żandarmerii. Wrzasnął na małego. Wsiadaj do pociągu leniwy flaku wołowy. Mały nie zadał sobie trudu, by na niego spojrzeć, tylko bardzo głośno pocałował pancernik. Feldwebel rzucił się na niego. Mały nie zwracał na niego uwagi i nadal stał koło pancernika. Słuchaj. Bardzo się pilnuj, gdy to będzie rozładowywał swój wóz gnojowy pouczył mały. Nie rób się ciekawska i nie wystawiaj swej wielkiej gęby. Uśmiechnęła się. Jej oczy zupełnie znikły w fałdach tłuszczu. To samo dotyczy ciebie. Klepnęła go przyjacielsko po policzku czarnym od sadzy. Mój śliczny niedźwiedź, szepnęła. Bogu wiadomo, że jesteś głupi jak wół, ale jaki cudowny. Nie wbij sobie do głowy jakichś bezsensownych myśli o koleżeństwie, gdy tam będziesz. Chcę mieć cię z powrotem. Oderwana noga nie będzie miała większego znaczenia, póki będziesz żywy. Pomyślała chwilę i kontynuowała. Prawdę mówiąc, nie byłby to całkiem zły pomysł, gdybyś stracił nogę. Lepiej mogłabym tobą kierować. Zwariowała się, mo? Bo... Wtedy nie mógłbym uciekać, gdy Iwan będzie pod parą. Sam porta mówi, że ten, kto potrafi najszybciej biec, ma największą szansę, że powróci z wojny żywy. Wrócił żandar. Stanął przed małym na rozstawionych nogach, podparłszy się pięściami pod boki. Powiedz mi tylko jedno, ty, kapralu zero, czy mamy ci dać pisemne zaproszenie, abyś wsiadł do pociągu? Mały nie odwrócił się do niego i tylko chłodno odpowiedział. Proszę, zrób to, bracie, ale pisz powoli i wsuń list do jednej z tych skrzynek pocztowych, które są opróżniane tylko raz w tygodniu. Zamknij się, ty, ty, rozdarł się Feldwebel. Albo zajmę się tobą do pociągu brudny skurwielu i to w tej sekundzie. Chwycił małego i wepchnął go do pociągu. Wrócę do ciebie za dwa tygodnie, krzyczał mały z okna pociągu do pancernika. Urlop na żaręczyny, urlop na ślub, wystąpię o wszystkie istniejące urlopy. Gdy pociąg ruszył, mały omal nie wypadł z okna. W ostatnim momencie jego kumplom w przedziale udało się wciągnąć go do środka. Zróbcie mi miejsce. Wrzasnął, podbiegł do okna i wychylił się daleko. Uderzył głową w żelazny słup, mijany przez pociąg. Krew z głębokiej rany polała mu się na twarz. Hurra, mam pęknięcie czaszki. Teraz, emmo, zachowuj się jak należy, póki nie wrócę do ciebie do domu. — Wkrótce przybędę — dodał, wskazując swoją głowę. — Oczywiście — biegła wzdłuż pociągu na swych grubych nogach, poruszających się jak pałeczki do bosza. Jedną ręką przytrzymywała spódnicę nad masywnymi kolanami, drugą machała swą czerwoną peleryną pielęgniarki. Jej biust wylewał się z dekoltu sukni twarz płonęła. Wracaj, misiaczku, czy słyszysz? Wróć do mnie. Ciotka Dora stała nieco z tyłu koło kiosku na peronie. Machała do małego legionisty wychylonego z drzwi. Kobieta około pięćdziesiątki miała na ręku trzyletnie dziecko. Przewróciła się, a maleństwo potoczyło się z wrzaskiem po asfalcie. Żołnierz w jasnoszarym mundurze piechoty morskiej krzyknął w przerażeniu. Pociąg jechał coraz szybciej wśród mnogich ruin Hamburga, wioząc trzy tysiące osiemset sztuk umundurowanego bydła rzeźnego w kierunku Berlina. Żandarm przepychający się korytarzem wrzeszczał zamykać okna. Do każdego stojącego w otwartym oknie będzie się strzelać. żug gnojowy... Parsknął leżący na półce bagażowej i pijący pod oficer artylerii. W innym przedziale zaczęto śpiewać. Wróć do mnie, czekam na ciebie, ja czekam na Ciebie, bo jesteś dla mnie jedyną pociechą. Za nami na peronie stały setki ukochanych rodziców, żon i dzieci. Patrzyli na miejsce, w którym znikł pociąg i gdzie chmury dymu z lokomotywy mieszały się z chmurami deszczowymi. Większość z nich już się nigdy nie ujrzy. Ciotka Dora stała samotnie koło kiosku, z twarzą białą jak kreda, oczami utkwionymi w dal. Jej wargi poruszały się. Wróć, Alfredzie, na litość Boską, wróć do mnie. Nie ma znaczenia w jakiej postaci, nawet o kulach, ale wróć. Pancernik stała na samym końcu peronu. Nadal mechanicznie machała wielkim czerwonym szalem, jej płuca pracowały jak para miechów, astmatycznie łapała powietrze po gwałtownym i niezwykłym dla niej wysiłku. Wielki, głupi misiaczku, wyszeptała nie ugrzęźnij tam gdzieś a potem twarda kobieta zrobiła coś do czego nikt by nie uwierzył że jest zdolna modliła się złożyła ręce i modliła się na samym środku zakurzonego peronu kolejowego pod potłuczonym szklanym dachem drogi boże Nieczęsto słyszysz coś od Emmy Kloters, ale teraz tu jestem, jak widzisz. Niech mój wielki głupi szczeniak do mnie wróci. Nie obchodzi mnie, jeśli zrobisz z niego hamburgera, aby tylko żył. Błagam cię, Boże, z całego serca pozwól, by mój wielki głupi brzydki szczeniak wrócił do domu żywy. Zaczęło padać. Gęsta mżawka. Peron stopniowo pustoszał, zaczęły wyć syreny, ludzie zaczęli biec, daleko zaczęły padać pierwsze bomby. Przy wejściu na peron stała jak skamieniała młoda dziewczyna, gryzła chusteczkę do nosa, rozrywała materiał zębami na strzępy. Od to, szepnęła ochryple, och nie od to". Nagle wydała przenikliwy wrzask: Oto nie pozwól by cię zamordowali! Szaleńczo ciągnęła się za włosy: Hitler, ty morderco! Darła się tak głośno, że echo niosło się po peronie. Jesteś mordercą, Hitler! Jak wyczarowana zaklęciem stanęła obok niej para młodych cywilów w czarnych skórzanych płaszczach. W dłoni jednego z nich błysnęła srebrna odznaka. Stojący najbliżej usłyszeli jak syknął, gestapo. Opierała się wściekle i odciągana stamtąd ciągle wrzeszczała. Znikła w tajemniczych mrokach komisariatu policji. Otto, gefreiter piechoty, siedział w przedziale dalekiego już pociągu, wiozącego urlopowiczów szepcząc, moja ukochana lotto, wkrótce znów się zobaczymy, odezwał się do kumpla. Moja żona wkrótce będzie miała dziecko. Ale jego lotta już nigdy nie miała go urodzić. Powiedziała prawdę w kraju, w którym prawda oznaczała śmierć. Pociąg dudniąc mknął przez Niemcy. Na krótko zatrzymywał się na przepełnionych przystankach, wsiadały nowe gromady zmęczonych żołnierzy, przepychali się przez stosy walizek, plecaków, chlebaków, tornistrów, masek gazowych, karabinów, pistoletów maszynowych, stalowych hełmów, zwiniętych płaszczy oraz przeklinających żołnierzy ubranych na szaro, zielono, niebiesko, czarno i brązowo, wszystkie rodzaje broni. Marynarze w wieku od 17 do 20 lat w granatowych mundurach z odznakami służby na łodziach podwodnych, naszytymi na rękawach, fanatyczni esesmani w Feldgrau, spoglądający pustym, szklistym wzrokiem i steutońską miną. Tak ich nauczono w tak zwanych zamkach zakonnych, gdzie w służbie dyktatury wpychano ich na samo dno odchłani ubóstwa intelektualnego. Podstarzali policjanci w mundurach barwy jadowitej zieleni w drodze do dywizji żandarmerii. Mieli zostać wyrżnięci do nogi przez wściekłe jednostki partyzanckie nieprzyjaciela, czekające na nich w ukryciu jak dzikie drapieżne bestie. Byli czarni czołgiści w brudnych mundurach, cuchnących benzyną i olejem napędowym. Muskularni kawalerzyści o chłopskich twarzach, skrzykliwie żółtymi na ramiennikami. Spokojni strzelcy górscy z blaszanymi szarotkami na rękawach, artylerzyści ze skromnymi dekoracjami na szarozielonych piersiach ich mundurów, saperzy o twarzach tak smutnych, jak ich czarne naramienniki, śmiertelnie zmęczeni niekończącym się wysiłkiem, tędy i zadowoleni z siebie żołnierze z artylerii brzegowej, uszczęśliwieni faktem, że trzymają straż na wybrzeżach daleko za frontem, Żołnierze wywiadu o inteligentnych twarzach, gęsto przetykających swe rozmowy cudzoziemskimi słowami, by pysznić się swą znajomością języków obcych, ale większość stanowili piechurzy w zniszczonych mundurach. Żywy i głośny protest przeciw określeniu piechota królowa broni. W każdym kącie szła gra w karty oraz picie. Jedna z żołnierskich grup szeptem konferowała z oficerem sanitarnym, którego ciasno otaczała. — Żółtaczka to gówno — pouczał słuchających żołnierzy. — Z nią bardzo szybko wrócicie z domu dla rekonwalescentów. Syf czy tryń to też nic korzystnego. Święta matko, prawie odcinają ci ogon, jeśli zgłaszasz się z czymś takim — Rozejrzał się ostrożnie, ale nie widząc nikogo o podejrzanym wyglądzie, znowu skrył się w grupie. Rozmowa przycichła do szeptanego mamrotania. Nie, chłopcy. Tyfus, prawdziwy pierwszoklaśny tyfus to jest to gorączka, od której prawie pęka ci dziura w dupie. Gdy jesteś już na pół martwy, tamci nie mogą się dalej opierać, głaszczą cię po głowie i poklepują, jak małego chłopca. — Są dla ciebie tak dobrzy, że myślisz, że to sen, bo są pewni, że odwalisz kitę. — A choroba jest długa. Jak się łapie tyfus, chciał się dowiedzieć niski, chudy piechór. — W mleczarni, ty dziecinny ośle! — roześmiał się gefrajter saperów. Mały piechór miał obrażoną minę. Wiele małych paczuszek zmieniło właścicieli — Podoficer sanitarny wsadził do kieszeni wielki plik banknotów, uśmiechnął się tajemniczo i znów rozejrzał. Po prostu bierzecie to, co jest w paczuszkach i rozpuszczacie w kawie, a kończycie dobrym młykiem wódki. Najpóźniej po dwóch tygodniach będziecie pierdzieć w ślicznym łóżku, a wojna skończy się na i dalej za pół roku. Czy można od tego umrzeć? zapytał podejrzliwie kawalerzysta. — Czy kiedykolwiek coś dostałeś, nie ryzykując, ty końska dupo? — zapytał lotnik w eleganckim, szaroniebieskim mundurze i piersią pełną odznaczeń. Miał co najwyżej dwadzieścia lat, ale od wojny w chmurach postarzał się o dziesięć. Wyglądało, że powietrzni Teutoni Hermana Göringa mieli już dość bohaterskich bitew. Przejechaliśmy przez Berlin w nocnych ciemnościach. Trwał alarm przeciwlotniczy. W przepełnionym pociągu walczono o dostęp do toalet, obelżywe uwagi latały tam i z powrotem w ciężkim, smrodliwym powietrzu. W przedziale pośrodku wagonu mały legionista siedział wciśnięty pomiędzy małego i mnie. Na przeciwległej ławce Ewald, biały jak prześcieradło, był praktycznie niewidoczny między Bauerem i Steinem. Wschodnioprusak wisiał na półce i opowiadał dowcipy. Jakie są nowiny od Firera? zawołał Bauer do małego wschodniego Prusaka, który był specjalistą od naśladowania głosów. Tak, posłuchajmy, co Firer ma do powiedzenia o obecnej sytuacji. zaśmiał się w oczekiwaniu Stein. Wschodnio Prusak przyłożył do ust maskę w charakterze mikrofonu, zsunął sobie włosy na czoło i wysunął do przodu dolną wargę wyglądał jak okropna karykatura Hitlera, ale jego głos był zdumiewająco dobrą imitacją. Niemieckie kobiety, niemieccy mężczyźni, niemieckie dzieci, moi drodzy rasowi bracia. Nigdy nie byliśmy bliżsi ostatecznego zwycięstwa niż w tej chwili. Wydałem moim dowódcom armii rozkazy, by wyprostowali nasze mocno pokręcone linie frontu, które utrudniają nasze operacje i wymagają zbyt wielkich ofiar, aby teraz nasze operacje mogły wszędzie przebiegać jak planowano. Wielu wrogów narodu oraz szkodliwe elementy twierdziły, że te dostosowywania frontu są jakimś rodzajem odwrotu, ale mówię wam, moi drodzy rasowi bracia, że moi heroiczni żołnierze pozostaną tam, gdzie zajęli pozycję. Masy radzieckie wykrwawiają się na śmierć. Stalin, ten arcykryminalista. Tu głos wschodnioprusaka wzniósł się do ryku wściekłości takiej, że sam Hitler zbladłby z zazdrości, stracił wszelkie szanse wygrania tej wojny, do której nas zmusił. Moi niemieccy inżynierowie pracują pełną parą nad projektowaniem nowych broni, cudownych i epokowych. Zmiażdżyć naszych barbarzyńskich wrogów, niemieccy mężczyźni, niemieckie kobiety, moja dzielna armio, moje bohaterskie siły powietrzne, moja sprawna marynarko wojenna, jeszcze jeden maleńki wysiłek, i ostateczne zwycięstwo będzie nasze. Bądźcie pewni, że bohaterska śmierć będzie wasza! gdy chciał unieść ramię do hail, stoczył się z półki i wylądował na głowach tych, którzy siedzieli poniżej, a potem przetoczył się na podłogę. Firer upadł! zawołał Bauer. Mały skręcił sobie papierosa. Robił to bardzo pracowicie, ze wszystkich sił starając się, by nie utracić najmniejszego okruszka tytoniu. Polizał go, zakleił i wręczył legioniście. Zwinął następny, który wręczył mnie. Dopiero wówczas zaczął zwijać dla siebie. Zanim skończył, odkrył, że mój nie utrzymał się dobrze w całości podczas zalepiania. Ostrożnie odłożył swego na pół ukończonego papierosa, wziął mój, polizał go i mocno ścisnął. Teraz lepiej, oświadczył, zwracając mi go. Podczas czterech miesięcy pobytu w szpitalu wojskowym Mały wyzbierał co do jednego wszystkie niedopałki, nie tylko własne, ale także cudze, starannie oczyścił tytoń i obecnie był posiadaczem dużej jego torby. Nadal zachowywał niedopałki swych papierosów, obecnie palonych i tak dalej, zawsze, aby każde ziarnko tytoniu zostało użyte. Jego dawne ubóstwo nauczyło go, by niczego nie marnować. Wszystkiego można użyć. Wszystko może stać się nowe. Czy myślisz, że dadzą mi urlop, jeśli ohajdam się z Emmą? zapytał przesuwając językiem po podgumowanym brzegu bibułki papierosowej. Legionista zaśmiał się: Zdecydowanie nie. Gdy zapytasz, Sztabsfeldwebel Edel odpowie: Mały jesteś notorycznym idiotą. Idioci nie powinni się żenić, a poza tym po co miałbyś ze słodkiej dziewczyny zrobić wdowę wojenną. O, zamknij się, rzekł mały. Emma nie jest słodką dziewczyną. Jest samochodem pancernym w kształcie kobiety i może dać Edelowi takiego klapsa w ryja, że już się nie obudzi. Legionista mówił dalej. A Edel powie ci na dodatek, gdy poprosisz o urlop, Mały pospiesz się i daj się zastrzelić. Bohaterska śmierć jest jedyną twoją nadzieją, ponieważ tak czy inaczej po wojnie zostaniesz wysłany do obozu likwidacyjnego jako niebezpieczeństwo dla zdrowia narodowego. Skrzywiliśmy się na znajomy ton, który wkrótce będziemy musieli znosić. Stapsfeld Webel Edel może mnie pocałować w dupę, mruknął kłótliwym tonem Mały. Zdecydowanie tego nie zrobi, śmiał się legionista. Wkrótce potem podczas rozmowy o polityce mały oświadczył, Prawdę mówiąc, niewiele z tego rozumiem. Z łatwością możemy w to uwierzyć, zarechotał Bauer. Z miną człowieka głęboko zamyślonego mały kontynuował. Ostatecznie jestem tylko świnią ze szkolnego domu poprawczego. Mojej matki ni cholery nic nie obchodziło, co się dzieje z jej dziewięciorgiem dzieci, a mego starego pamiętam tylko, gdy był pijany. Nigdy nie widziałem go trzeźwego. W szkolnym domu poprawczym nas tłukli, a gdy tego nie robili, my tłukliśmy się wzajemnie. Czy ktokolwiek z was wie, jak wygląda pobożny dom poprawczy? Gdy nikt nie odpowiedział, mówił dalej, przez cały czas kreśląc kolbą karabinu wyimaginowane rysunki. No właśnie, tak myślałem. Słuchajcie, ci misjonarze to wcielone diabły, gdy dorwą się do władzy, w rzeczywistości nie było tam żadnej szkoły. Zresztą tak czy tak nie byłoby z niej żadnego pożytku, tak powiedział przełożony. Wiele lat wcześniej był pastorem w Turyngii. Mówiono, że zadaje się z żoną organisty, z tego powodu wyrzucono go z tamtejszego kościoła. A to prawda. My tak naprawdę nie potrzebowaliśmy umieć czytać i pisać, aby nosić żelazne belki czy kopać rowy. Dlatego więc gdy zostałem członkiem naszego klubu, powiedziałem sobie Tu obejrzał sam siebie, nie zapominaj, że jesteś w służbie czynnej. Nie jesteś rezerwistą. Ten, kto otrzyma w ręce kij, musi mieć rację. Tak więc wymaszerowałem prosto w stronę horyzontu. Bardzo wielu próbowało dać małemu mata, ale nawet stopchnięć nie pozbawiło małego oddechu. Zanim ja się zmęczyłem, komenderujące gówna straciły głos. Kazali mi dobrze strzelać. Rozkaz to rozkaz. Strzelałem dobrze i nawet dostałem wstążeczkę strzelecką. Następnie poszliśmy na wojnę, a oni mi powiedzieli, mały. Wszystko, co się rusza przed wylotem twojej lufy jest nieprzyjacielem i powinieneś do tego strzelać. Świetnie, waliłem jak szalony z mojej flinty. Powiedzieli mi, mały. Twój bagnet jest po to, abyś nim dźgał, i wierzcie mi, ciołem i dźgałem we wszystkie strony. Powiedzieli mi, idziesz na wojnę bronić ojczyznę. Przez dwadzieścia sekund pytałem sam siebie, czy rzeczywiście powinienem bronić ojczyznę, ponieważ ona nic i nigdy dla mnie nie zrobiła. Ale przecież oni nie toczyli wojny dla mnie, więc zacząłem bronić ojczyznę. Walczycie przeciw bezwzględnemu wrogowi, przeciw podludziom, tak nam powiedzieli. W porządku, powiedziałem sobie, walczysz przeciw bezwzględnemu wrogowi, przeciw podludziom. Tamci na górze powinni wiedzieć. Są bardziej kumaci niż ty, mały. Ani jeden z nich nie był w szkolnym domu poprawczym, ani jeden nie kopał rowów. Chodzili do doskonałej szkoły i nauczyli się ładnie jeść nożem i widelcem. Mają na policzkach blizny od pojedynków na dowód, że są uczeni. Dlatego, mały, powinieneś słuchać tego, co ci mówią. Jesteś tylko sztuką bydła rzeźnego. Zawsze padałem w błoto, gdy mi kazali. Strzelałem do wszystkiego, do czego rozkazywali mi strzelać. Gdy mówili baczność, stawałem nieruchomo gdy mówili spływaj odchodziłem, tak było przez sześć lat, a ja biegałem uważnie, bojąc się by nie zrobić jakiegoś błędu. Rozejrzał się chytrze wokół, ale teraz coś się wydarzyło. Różne rzeczy zaczynają brzęczeć mi pod czachą, rozumiecie? Zaręczyłem się i mam mieć dwadzieścia troje dzieci, mam się zwąchać z najśliczniejszą na świecie. Ogromną dziwą. Znowu podniósł głowę, ocierając ją niezdarnie sękatą dłonią. Coś tu nie klapuje. Kontynuował. Myślę o facecie z tamtego klubu. Mużyku, spodcharkowa, Kijowa, Elbrusu, Sewastopola i wszystkich innych miejsc, gdzie broniliśmy ojczyzny. Jeśli powiecie do niego: Słuchaj, Iwan Iwanowicz, czemu ty naprawdę do mnie strzelasz? Wtedy mrugnie i odpowie: Twarzisz Fritz, nie mam pojęcia, ale Batiuszka Stalin mi kazał: Bank. I w twojej głowie jest dziura. Mały rozłożył ręce. Wariactwo, nieprawdaż? Legionista nerwowo rozejrzał się wokoło, pospiesznie zatrzasnął drzwi na korytarz i odezwał się brutalnie Zamknij się głupia świnio. Albo wyrzucą cię stąd i powieszą na sznurku, bez względu na to, czy ty lub Iwan rozumiecie to, czy nie. Ależ to właśnie to, co mówię. Zawołał mały, rzucając głową z boku na bok. We wszystkich innych miejscach świata, gdy coś ma zostać zrobione, wyjaśniają ci sprawę. Ale tutaj mówią tylko zamknij się, bydlaku, i rób, co ci każę, albo zawiśniesz na sznurku. Ja tego nie rozumiem. Nie jest kurwa ważne, czy rozumiesz, czy nie, odpowiedział chamsko legionista. Rób tylko to, co ci każą. To zdrowsze dla ciebie i dla nas obu. Tylko się rozchorujesz, próbując zrozumieć, twoja makowa się do tego nie nadaje. Została zrobiona tylko po to, aby nosić stalowy hełm i to ci powinno wystarczyć. Mały wzruszył ramionami i odpowiedział: Cóż, zdaje mi się, że muszę. Wiem, co to oznacza, powiedział legionista. Staliśmy patrząc na powieszonych żołnierzy, kiwających się na wietrze jak wahadła. W tej chwili łowcy głów byli zajęci. Nowy rozkaz Firera był energicznie wykonywany. Aż do tej chwili nazywano to doraźnym sądem wojennym. Teraz kluczowym słowem było doraźne orzeczenie, które dotyczyło następujących przestępstw. Wypowiedzi defetystyczne, Dezercja, sabotaż, obraza imienia Firera, rabunek, obrabowywanie trupów, zdrada. Wiem, co to oznacza, powiedział legionista. Armia zaczyna się rozpadać. Większość wojen kończy się w ten sposób. Rozdział dwunasty. Taśmociąg. Siedzieliśmy w pociągu przez dwanaście dni i dwanaście nocy, a teraz staliśmy na taśmociągu Pińsk-Homel, trochę na południowy zachód od Dawid Gródka. Sądząc z ogłoszenia we frontowym biurze poczty Polowej, pułk leżał w Piotrkowie albo w Skrigałowie. Ktoś, kto był na taśmociągu, nigdy go nie zapomni. Ten właśnie ciągnął się prosto, jak strzała ze wschodu na zachód, z południa na północ, szeroki na czterdzieści pięć do sześćdziesięciu pięciu metrów. Droga, która nie jest drogą, twardo sprasowana i udeptana tysiącami kół i milionami stóp, a przecież taśmociąg jest ważnym życiowo nerwem dla istnienia armii, w taki sam sposób, jak główna tętnica jest istotna dla serca. Jeśli organizm ma żyć, owa tętnica musi nieprzerwanie pulsować. Dniem i nocą tysiące silników huczą na taśmociągu, nieprzerwana fala. Gdyby została przerwana, front by się załamał. W jedną stronę toczyła się długa kolumna amunicji, prowiantu, dział, Pojazdów pancernych, świeżych oddziałów rezerwowych, poczta polowa z workami fatalnych listów, wszystko to było konieczne, by wojna toczyła się zgodnie z planem. W przeciwną stronę szła zniszczona artyleria, zgruchotane pojazdy silnikowe, wypatroszone wraki czołgów, skręcone, blaszane przedmioty, które jeszcze bardzo niedawno były srebrzystymi samolotami. I niekończące się kolumny ambulansów Czerwonego Krzyża z okaleczonymi wrakami ludzkimi, równie konieczne dla wojny. Taśmociąg był zawsze torem cierpień dla żołnierzy. W zimie kolejna górka, w lecie nieopisana pustynia piaszczysta, w okresach deszczu i odwilży niezgłębione, wsysające bagno, przypominające lep na muchy, do którego wszystko się przylepiało. Siedzieliśmy, kaszląc i plując na stromym brzegu rzeki, czekając na ciężarówkę, by nas zabrała. Wobec takiego raju komunikacyjnego na froncie, mały jak zawsze poszedł się przejść. Tu zaczyna się moja robota, oświadczył i znikł w jakichś krzakach. Jego dewizą było, że żołnierz, który nie organizuje, nie ukończył swej edukacji. Był nieobecny przez trzy godziny. Potem wrócił ciągnąc wielki worek wypchany rzeczami z kantyny. — Czyś ty zwariował? — zapytał wschodnioprusak. — Czy nie wiesz, że to jest rabunek? — Diabła tam! — odparł radośnie mały i ugryzł cebulę. — Wobec tego jak to nazywasz? — zapytał Bauer. — Samoobrona — rzekł chłodno mały. Wepchnął sobie do ust kiełbasę. Jeśli cię zapną zrobią tak, że zawiśniesz za to, ostrzegł Bauer. Tchórzem podszyty, odprawił go lekceważąco mały. Jak sobie wyobrażasz, co się dzieje, gdy się cofamy? A jak wiesz, gdyśmy się już przyzwyczaili do wyprostowywania frontu, będziemy dalej się cofać. Te osły wysadzą w powietrze cały zapas kiełbas! spojrzał na Bauera i na wschodnioprusaka. Myślicie może, że wpadnie tu jakiś oberst kwatermistrzostwa i zaprosi was do środka, abyście się najpierw napchali? Podniósł nad głowę banana i wrzasnął z przekonaniem: Nie, postawią wartowników. O tak, abyście nie dostali nawet suchego krakersa albo zgniłego jaja. Rozkaz mówi, że cały kram ma zostać wysadzony w powietrze. I tyle. Wszystko wysadza się aż do nieba. Czy pamiętacie, co zrobili w Kubaniu, jak wysłali w diabły dwa tysiące ton żywności? Ładunek minerski, bum i poszły. Poklepał swą torbę i uśmiechnął się chytrze. Patrzcie, mam tu dodatkowe racje na dwa tygodnie. Witaminy dla zwycięstwa. Roześmiał się błogo i wsadził sobie do ust dwa banany naraz, skórki cisnął na taśmociąg. Nie powinieneś tego robić, oświadczył legionista. Ktoś może nadejść i poślizgnąć się na nich. Właśnie dlatego to robię, stwierdził Mały, a może Adolf będzie przechodził i złamie sobie kark na moich skórkach bananów. Wtedy zostanę postacią historyczną i dzieci będą się uczyć o mnie w szkole. Za każdym razem, gdy znów widzę taśmociąg, powiedział Bauer, wysyłając wielkim łukiem niedopałek do rzeki, mój tyłek tak mnie swędzi, jakby w nim harcowały tasiemce. Zapewne to robią, mruknął mały, patrząc na niego wyzywająco. Mały zaczął się nudzić i chciał wdać się w bójkę. Było to jego pojęcie o rozrywce. Wszystko mogłoby się zdarzyć, gdyby nie zatrzymała się wielka benzynowa ciężarówka. Z kabiny kierowcy wychylił się Feldwebel i zawołał — Dokąd idziecie, leniwe łobuzy? — Do dwudziestego siódmego pułku pancernego — odpowiedziałem. Ponieważ miałem najdłuższy czas służby ze wszystkich, stanąłem na baczność. "W tym tempie nigdy się tam nie dostaniecie!" warknął ostro. Wyraźnie było wypisane na całej jego postaci oddziały tyłowe. Mundur szyty na zamówienie elegancka czapka z wysokim denkiem, pas z oficerskim pistoletem wbrew regulaminowi. Choć należał do oddziałów zaopatrzeniowych, pozwolił sobie ozdobić się żółtymi naramiennikami kawaleryjskimi zamiast niebieskich, noszonych przez oddziały tyłowe i pogardzanych przez ludzi walczących. Tylko ja wstałem. Pozostali nonszalancko leżeli rozwaleni na trawie, patrząc na wrzaskliwego feldwebla, który w tym czasie wyskoczył z ciężarówki. Stanąwszy na rozstawionych nogach, podparłszy się pięściami pod boki, krzyknął, „Wstawać, niedołęgi! Tak! I marsz! Marsz z nosami zwróconymi na wschód, gdzie czeka na was śmierć bohaterów! Wstawali przerażająco powoli. Mały zarzucił swój worek na ramię jak handlarz i odszedł powoli, nie zadawszy nawet sobie trudu spojrzenia na Feldwebla. — Mówię do ciebie, Gefreiter — zarżał za nim Feldwebel. — Co to jest za worek? — Jutowy. — Feldwebla zatkało z wściekłości. — Nie bądź bezczelny. Materiał worka mnie nie interesuje. Co w nim jest? — Poczta i żarcie dla dowódcy Oberstleutnanta Chinki odpowiedział niedbale mały. Pokaż mi, zażądał elegancki feldwebel. Wykluczone, odrzekł mały, zamykając wielo dworka zaciśniętymi pięściami. Co chcesz przez to powiedzieć? szczeknął feldwebel. Gekados, wyszeptał mały, mrugając okiem. Bo, wybuchł podziwem legionista. Co to znaczy Gekados? zaryszał feldwebel. Mały skłonił głowę na bok. Oberstleutnant Hinka powiedział mi, mały, nie pozwól nikomu dotknąć tego worka. Jest ściśle gekados, ściśle tajny. To właśnie dowódca powiedział Herfeld Webel i dał mi te pierścionki na palce, wyrzucił do przodu dłoń, abym strzegł worka. Zezując na nas, w zdumieniu Feldwebel zauważył, że otaczamy małego ciaśniejszym kręgiem. Wskoczył do ciężarówki i zawołał, ruszać stąd, marsz, marsz, zwrócę na was uwagę żandarmerii. Ciężarówka znikła w chmurze kurzu. Mały wyciągnął z worka kilka pudełek czekolady i jak brat rozdzielił między nas ich zawartość jak banda włóczęgów którzy mają do dyspozycji cały czas świata ruszyliśmy wzdłuż taśmociągu po przejściu około sześciu mil zmęczyliśmy się padliśmy i zasnęliśmy w połowie nocy obudził nas hałas silnika Cały taśmociąg był zapchany pojazdami, ciężarówki, samochody osobowe, artyleria, baterie moździerzy okopowych, baterie rakiet, transportery wojskowe, długie ciężarówki saperskie, wozy pancerne i rojowisko innych rzeczy, z którymi armia wędruje. Wygląda, jakby ruszyła cała armia, zawołał Bauer. Tak. I porusza się na zachód, uchodząc od frontu, stwierdził Stein. Chłopie, czy wojna się skończyła? Krzyknął mały do starego sztabsgefreitera siedzącego za kierownicą ciężarówki amunicyjnej. Zgaduj jeszcze raz głupolu! Odkrzyknął sztabsztefrajter, pokazał język małemu, który rzuciłby się prosto na niego, gdyby zmotoryzowana jednostka artylerii nie wepchnęła się między niego i ciężarówkę amunicyjną. Zastanawiam się, co się u diabła dzieje, powiedział, rozglądając się Bauer. Wyprostowujemy nasze linie bojowe, roześmiał się Stein, ale lepiej wynieśmy się stąd, zanim Iwan zacznie walić w taśmociąg. Major, idący na czele długiej kolumny, wyskoczył na środek drogi i zaczął wymachiwać nad głową pistoletem. Zróbcie przejście dla mojego pułku! wrzeszczał. Zróbcie przejście, rozkazuję, albo powystrzelam was jak psy. Ale nikt nie zadał sobie tyle trudu, by zwrócić na niego uwagę. Niekończący się sznur pojazdów pełzł przed siebie jak dotychczas. Pułk majora musiał zostać tam, gdzie był. Wielki, szary horch z blaszaną tabliczką na zderzaku powoli przeciskał się naprzód. Rzuciwszy do środka okiem, zauważyliśmy kilku przebranych oficerów sztabowych. Oberstleutnant żandarmerii pojawił się z oddziałem łowców głów. — Przejście dla dowódcy armii! — krzyczał, ale długi sznur nie poruszył się nawet na cal. Generał kawalerii w horchu musiał pogodzić się z tym, że będzie czekał żandarmi rozkazali, by pojazdy stojące na drodze generała zostały zrzucone ze skarpy drogi potoczyły się jeden za drugim tego już trochę za wiele mruknął bauer rozwalać całą masę pojazdów dla kogoś takiego ja tego nie kumam mały legionista roześmiał się voilà byłeś w naszym klubie tylko przez cztery lata — Zaczekaj, aż będziesz jego członkiem tak długo jak my. Wtedy nawet ty zrozumiesz. Bauer potrząsnął głową ze zdumieniem. — Zawsze mi mówiono, że w tej wojnie generałowie idą na czele. Czemu ten tutaj tak się spieszy, by się zmyć? Legionista po prostu wzruszył ramionami. Oberst, jadący na czele pułku artylerii konnej, bardzo się podniecił i zaczął się wściekać, gdy żandarmi przygotowywali się do zrzucenia jego sprzętu po stromej skarpie. Gdy oberst leutnant chwycił wodzę konia obersta, ten kilka razy uderzył go w twarz szpicrutą, krzycząc, nie dotykaj mego konia. Szarpnął wierzchowca do tyłu, koń stanął dęba, zarżał i zaczął mucić powietrze przed nimi nogami. Oberst pogalopował z krajem drogi do miejsca, gdzie zatrzymał się generał, zeskoczył i stanął twarzą w twarz z niewysokim człowieczkiem. Jeszcze nim zdołał powiedzieć jedno słowo, generał kawalerii zaskowytał: Kim sobie wyobrażasz, że jesteś, herr Oberst? Jak śmiesz powstrzymywać moją żandarmerię od wykonywania moich rozkazów? Czy myślisz, że mam czas, by tkwić w tym rynsztoku dłużej niż to konieczne? Herr General? Odpowiedział lodowatym tonem oberst. Nie mogę zjechać z moimi bateriami z drogi. Moje konie są przemęczone i nie będą zdolne wyciągnąć z powrotem na drogę ani jednej sztuki mojego sprzętu. A co mnie to obchodzi? Parsknął generał. Muszę pojechać naprzód i to w tej chwili. Odmawiam wykonania pańskiego rozkazu. Moje pojazdy pozostaną na drodze. Generał zmierzył go chłodnym, oceniającym wzrokiem. Jeśli natychmiast nie oczyścisz drogi ze wszystkich pojazdów należących do twego pułku, to ja... Oberst wyprostował się nieco. Było całą głowę wyższy od generała, z jego szyi zwisał krzyż żelazny. Co pan wtedy zrobi, herr general? Oczy generała były tylko wąskimi szparkami w jego twarzy. Użyję mej władzy i postawię cię przed sądem wojennym za niesubordynację. Armii niemieckiej nie są potrzebni tacy oficerowie jak ty. Oberst zbladł śmiertelnie. Czy to pańskie ostatnie słowo, herr general? Generał nie odpowiedział, lecz zwrócił się do stojącego tuż za nim oficera żandarmerii. Oberstleutnant Scholl. Oberst artylerii błyskawicznym ruchem opuścił dłoń do pasa, wyciągnął pistolet i w ułamku sekundy napiął kurek. Generał odskoczył o krok do tyłu. Twarz mu całkiem zbladła. Oficer żandarmerii stał sparaliżowany. Przez kilka chwil na taśmociągu wszystko zamarło. Blade wargi obersta ułożyły się w słaby uśmieszek. Nie bój się, her general. Jesteś zbyt mały i zbyt nikczemny, by uczciwy oficer chciał cię zastrzelić, ale nie będę służył w takiej armii, jak dzisiejsza armia wielkoniemiecka. Brać go! wrzasnął generał, ale jeszcze zanim oberst leutnant i jego łowcy głów zdołali zrobić ruch, oberst włożył sobie lufę do ust i nacisnął spust. Krótki, ostry huk. Pistolet upadł na ziemię. Przez krótką chwilę oberst stał sztywno na baczność. A potem zakołysał się nieco w przód i w tył złożył się w pół jak scyzoryk i upadł prosto pod nogi generała. Generał zrobił w tył zwrot i usiadł w swoim samochodzie, gdzie adiutant otulił jego krzywe, chude nogi czerwonym, wełnianym kocem. Ci, którzy stali blisko, usłyszeli, jak mówił do swojego pierwszego oficera sztabu Obersta. Niekiedy w życiu wpada się na śmiesznych głupców. Zaczęli spychać pojazdy martwego Obersta w dół zbocza. Konie kwicząc potoczyły się wraz z nimi. Ciało Obersta wrzucono na ciężarówkę, a wkrótce po tym horch z generałem kawalerii znikł w dali na taśbociągu. Mój Boże, krzyknął wschodnioprusak, ten oberst z pewnością wiedział, jak złożyć dymisję. Mały podskoczył i wrzasnął. Jest ciężarówka z naszej dywizji. To była prawda. Wielka ciężarówka z naszym godłem, wymalowanym na tylnej klapie i przednim błotniku, dwoma krzyżami na niebieskim tle. Cześć, chłopie, zawołał Bauer. Dokąd zmierzasz? Możesz nas zabrać? Zmierzam do kolonii, głupia świnio. Co powiedziałeś? krzyknął zdumiony legionista. Masz brudne uszy. Powiedziałem do kolonii K O L O N I I. przeliterował. Ze wszystkich stron żołnierze zaczęli wyciągać szyję. Nazwa kolonia miała skutek bomby z gazem rozweselającym. Słyszeliście to? Ten osioł chce jechać do kolonii. Upewnij się, że nie przeoczysz przesiadki, bo ten pociąg dojeżdża tylko do Wrocławia. Huragany śmiechu. Wszyscy gdakali ze złośliwej radości. Czy pamiętałeś by przy wejściu kupić bilet? zarżał jakiś podoficer, bijąc się po udach. Jeśli chcesz dostać się do kolonii, lepiej zrób to na szewskim stołku, bo tym pudłem nigdy tam nie dotrzesz. Artylerzysta wskoczył na stopień ciężarówki i zapiszczał. Chętnie dam ci przepustkę, abyś mógł pojechać na skróty. Wręczył jedną ze zrzucanych z samolotów ulotek, jakie każdy niemiecki żołnierz na froncie wschodnim miał w kieszeni pomimo grożących ciężkich kar. Ulotki były wydrukowane na wzór przepustki. Całe ich skrzynie zrzucali rosyjscy piloci. — Czy zabierzesz nas do Berlina? — zapytał złośliwie legionista. — Tylko wysadź nas blisko stacji metra, a będziemy zadowoleni. Gefreiter, któremu nic nie zmąciło spokoju, odpowiedział — Chętnie, jeśli o was idzie, po prostu wsiadajcie na pokład. Wrzuciliśmy bagaże i wspięliśmy się do środka. Przez rozbite tylne okienko kabiny wschodnioprusak zapytał kierowcę — Chłopie, czy ty serio mówisz o jeździe do kolonii? — Do diabła, tak. Mam zabrać jakieś ważne rzeczy dla naszego dowódcy dał nam swój rozkaz wyjazdu i w zdumieniu przeczytaliśmy, że dla wykonania zadania specjalnego ciężarówka WH 381 556 została wysłana przez Lwów, Warszawę i Wrocław do Berlina, Dortmundu i Kolonii. Święta Mario, matko Boża, musiałem zwariować, zawołał Bauer, jeśli to nie jest najidiotyczniejsza rzecz, jaką widziałem podczas tej wojny. Wysłać starą ciężarówkę na tysiące mil, by coś przywiozła. Czy to jest coś ważnego? zapytał mały. Czy masz przywieść coś z pralni dla naszej bandy? Tak. Mój dowódca chce, abym mu przywiózł jego ślubne skarpetki na pozycję. Następni żołnierze wgramolili się na ciężarówkę. Wojna wkrótce się skończy, orzekł brudny podoficer i trysnął strumieniem soku tytoniowego za burtę. Skąd wiesz? zapytał gefreiter w mundurze broni pancernej. Wczoraj rozmawiałem z Adolfem przez telefon, odrzekł podoficer. Rozejrzał się ostrożnie, jakby chciał sprawdzić, że nie słucha nikt obcy. Adolf powiedział, że jest gekados, że koniec wojny. — To czemu jeszcze ją prowadzimy? — zapytał mały, blady, starszy szeregowiec piechoty. — Nawiasem mówiąc, może wiesz, czemu Adolf już się nie pokazuje na froncie? — zapytał gefreiter. No? — boi się, że krzykniemy — Führer, pójdziemy za tobą. Przecież zawsze krzyczeliśmy to, zauważył Bauer. Sztab z Gefreiter przyjrzał mu się z bliska. Musisz być ze wsi. Zamknij się, kupołajna, rógnął go Bauer, ale sztab z Gefreiter nie dał się przestraszyć groźnym głosem Bauera i mówił dalej, Adolf boi się, że weźmiemy go za słowo i pójdziemy za nim do Berlina. Osiemnastoletni piechur w nowiutkim mundurze i z odznaką Hitler Jugend na piersi wstał z miejsca. Twarz miał kompletnie białą. Zabraniam wam mówić w ten sposób. To jest defetyzm działający na rzecz nieprzyjaciela. Żądam, by wszyscy obecni w tym wozie podali mi swe nazwiska i stopnie służbowe. Jako narodowy socjalista jestem zobowiązany, by zameldować o ich zdradzieckich słowach. Stein chwycił chłopca za piersi, i cisnął go na podłogę ciężarówki. — Czy będziesz tak uprzejmy, by się zamknąć, marionetko? — Co za głupiec! — Nie martw się, załatwimy cię na cacy. Chłopiec zwołał z dna ciężarówki o pomoc. By zagłuszyć jego hałasy, zaczęliśmy śpiewać — Ja das temperament, ja das temperament, das liegt mir! Zo so im BLOOD Boże, jesteśmy zgubieni, krzyknął sztab Przed nami Rosjanie, za nami partia. Ratunku jesteśmy otoczeni. Mały zawył, przeskoczył przez burtę wozu, poleciał kawałek po równinie i dał nura w ukrycie. Mil diable, zawołał legionista i też dał dęba. Na całym taśmociągu żołnierze uciekali od pojazdów. Ratas, wrzasnął wschodnioprusak, goniąc na łeb na szyję jak najdalej od ciężarówki. Trzy rosyjskie myśliwce szturmowe zanurkowały na nas. Zamietli drogę na czysto szybkostrzelnymi działkami, skuliliśmy się ze strachu i mocniej przycisnęliśmy się do Ziemi. Poczuliśmy uderzenie zimnego powietrza, gdy nisko lecące samoloty z wyciem leciały nad równiną, na ich skrzydłach błyszczały czerwone gwiazdy. Zdawało się, że wyśmiewają się z nas pogardliwie. — Jezu Chryste! — zaklął obok nas Gefreiter. — Mam w mojej ciężarówce tysiąc sześćset galonów benzyny. Jeśli nasi koledzy ją trafią, to dobranoc, kochanie. Będziemy mieli pogrzeb z ogniami sztucznymi i świecami bengalskimi. Trzy samoloty zawróciły i znów pomknęły nad taśmociągiem. Wybuchające pociski wyrzucały ciała w powietrze. Jacyś młodzi piechurzy naiwnie zaczęli strzelać do wyjących ratas z karabinów i lekkich karabinów maszynowych. — To się zaczyna robić niebezpieczne — mruknął wschodnioprusak i jeszcze ciaśniej przytulił się do ziemi. Mały legionista zaczął podnosić się na nogi. Podniósł się do półklęczącej pozycji i spojrzał w stronę drogi, gdzie paliła się cała ciszba pojazdów. Ze wszystkich stron rozlegały się krzyki sanitariusz, ale nie docierały do naszych umysłów. Staliśmy się głusi na takie wołania. Wschodnioprusak wciągnął legionistę do dziury, ledwie miał czas zawołać rzeźnik, nim z nieba spadło sześć myśliwców, jeden za drugim, zanurkowały tak pionowo, że ich skrzydła wyglądały jak linie proste. Mają nas w celownikach. Gdy ześlizgiwałem się na dno dziury, ta myśl przemknęła mi jak błyskawica. Jedna grupa żołnierzy na taśmociągu nie zauważyła niebezpieczeństwa, nagle spadającego z wysokiego nieba. Rugał ją lojtnant saperów. Chciałby stanęli na zbiórce. Ze skrzydeł myśliwców błysnęły złośliwe, niebieskie płomyki. Były to ognie wylotowe ich działek. W tej samej chwili brudna powierzchnia drogi została schłostana i uniesiona w górę także wydawało się, jakby z dużej wysokości zrzucono na nią parę worków kamieni. Głośne wrzaski, dzikie przekleństwa. Legionista obu rękami robił groźne gesty w stronę samolotów, które z rykiem przelatywały nisko nad nami, położyły się w wiraż trochę dalej nad równiną i znów wróciły nad nas. Leutnant zgiął się w pół. Z jego szyi trysnął strumień krwi, a głowa potoczyła się po drodze jak melon, oczy miała szeroko otwarte. Jego czapka leżała porzucona trochę dalej Osiemnastoletni piechur wrzeszczał, biegnąc kilka kroków na kikutach nóg Obie stopy miał odcięte tuż nad kostkami, zanim krew kładła się na drodze parującą strugą Wśród żołnierzy, którzy wstali i zrobili najgorsze, co mogli w tych okolicznościach Zaczęli biec wzdłuż taśmociągu, wybuchła ogólna panika Myśliwce dokonywały kompletnej rzezi, wbijając serię po serii w drżące ciała. Leutnant w czarnym mundurze broni pancernej jednym długim skokiem wpadł do naszej dziury. Ochsen wydyszał. Był typowym oficerem frontowym, mając na ramieniu pistolet maszynowy, a pierś pełną odznaczeń. Legionista uniósł głowę i spojrzał mu w oczy. Bon, powiedział. Kalb. Ziemię wokół nas chłostano, wszystko stało w płomieniach, padał deszcz ognia. Samoloty jeszcze raz powtórzyły nalot. Przycisnęliśmy się do siebie i rozpłaszczyliśmy ciała na ziemi. Ogłuszający wybuch wyrzucił nas z dziury. Przetoczyły się po nas fale rozpalonego powietrza, z drogi, jak z wulkanu, podniosło się morze ognia. — Moje tysiąc sześćset galonów benzyny — jęknął Gefreiter. Aby jeszcze skuteczniej dokończyć działanie tych ogni sztucznych, samoloty zrzuciły serię bomb. Części pojazdów fruwały w powietrzu, a potem wszystko się skończyło. Samoloty zniknęły na wschodzie. W ich srebrzystych kadłubach odbijało się słońce. Powoli wstaliśmy i poszliśmy w stronę drogi, gdzie rozrzucona była ogromna liczba zwęglonych ciał. Oberst Luftwaffe objął dowództwo. Rozkazano nam oczyścić drogę z trupów i zniszczonego sprzętu. Gefreiter, który miał jechać do kolonii, stał i z rozpaczonym wzrokiem patrzył na swoją wypaloną ciężarówkę. To jest szaleństwo, powiedział, a moje papiery spaliły się z ciężarówką. Żołnierze, nienależący do żadnej określonej jednostki, zostali sformowani w doraźny batalion. Mały nadal ciągnął ze sobą swój worek, każdemu z nas dał banana. Gefreiter artylerii przeciwlotniczej spytał, czy też może dostać, zwrócił się do małego per towarzyszu. Nie jestem towarzyszem dla żadnego niezdary z Luftwaffe. A gdy do mnie mówisz, powinieneś się zwracać per herr Hauptgefreiter. Możesz być pewien, że jeszcze spotkasz się ze mną z tego powodu. Kompania składała się z żołnierzy wszystkich broni i służb. Od marynarzy do lotników frontowych były w niej reprezentowane wszystkie państwa osi. Rumunii, Węgrzy, Bułgarzy, fiński kapral, Jugosłowianie oraz kapral włoskich bersalierów z kogucimi piórami u czapki. Mały nie mógł się opanować. Uderzył służącego w żandarmerii Polaka w głowę swym hełmem i wrzasnął prowokacyjnie. Precz z szeregu zdrajco. To wywołało wiele hałasów kompanii, z której 25% stanowili ochotnicy z krajów okupowanych, jak Ukraina, Polska, Czechosłowacja i Jugosławia. Leutnant Olsen próbował powściągnąć nastrój podniecenia i uciszyć gromkie głosy tych, których obraził wrzask małego na temat zdrajców. Kozak z Tyflisu zamachnął się na małego nożem i zaczął wrzeszczeć w łamanej niemczyźnie. Mały parsknął śmiechem i zawołał do legionisty, idącego na czele kompanii obok Lojtnanta Olsena. Pustynny włóczęgo. Oni chcą pokroić mnie na kawałki, ponieważ powiedziałem im prawdę. Czy mam ich pozabijać? Powinieneś zachowywać się przyzwoicie, odkrzyknął legionista. Leutnant Olsen roześmiał się. Próbował napędzić stracha małemu, górującemu nad wszystkimi, gdy szedł w środku formacji ze swym workiem na ramieniu. Kozak przygotował się do podejścia do małego z tyłu, ale mały chwycił go za jego szeroki krawat i pociągnął przed siebie. Lepiej idź z przodu, ty ochraniaczu na lufę. Wtedy będę mógł Cię widzieć i pomóc w wypadku, gdybyś się poślizgnął na własnym gównie. Polak w mundurze polskiej policji granatowej zaprotestował w imieniu kozaka. Daj mu spokój. Jest ochotnikiem i walczy za narodowy socjalizm dokładnie tak jak Ty i ja. Mały rozdziawił usta, pochylił się i spojrzał polskiemu policjantowi w twarz. Przyglądał jej się tak starannie, jakby chciał się przekonać, czy idzie obok kogoś rzeczywistego, czy nie. Musisz mieć mędy w wątrobie. Nie walczę o nic takiego, o czym ty mówisz, o nie, walczę, by ocalić swą szyję i o nic innego. Czy kiedykolwiek słyszałeś o kołymie, ty gburze? Jeśli nie, po prostu poczekaj, a zobaczysz, gdy się tam dostaniesz. Wtedy codziennie będziesz dostawał zgniłą rybę, podczas gdy mały będzie sobie siedział w bremie, napychając się angielskimi bewsztykami. Zamknij jadaczkę świnio, wrzasnął Polak robiąc ruch swoim pistoletem maszynowym. Wewnętrzną stroną dłoni mały uderzył go w gardło z taką siłą, że ten przewrócił się, z jego gardła wydobył się charkot. Samoobrona, zgodnie z regulaminem. Uśmiechnął się mały. W kompanii podniósł się groźny pomruk. Mały wyprostował się na całą swą wysokość. Jeśli ktokolwiek chciałby popełnić samobójstwo, wystarczy, że przyjdzie tutaj, a mały z chęcią mu dopomoże. W ramie trafił go kamień. Akurat udało mu się zauważyć, że sprawcą był czech w zielonym mundurze policji antysabotażowej. Wyszczerzywszy zęby w groźnym uśmiechu, mały powoli podszedł do niego, ten zaś cofnął się przerażony, ale mały go złapał. Szepnął do niego tak, jakby zwierzał się z tajemnicy państwowej: czy jesteś całkiem przy zdrowych zmysłach? Czy chcesz być ci dupę skopać na zimno? Ale co ty sobie myślisz, rzucając kamieniami w honorowego Hauptgefreitera sił rozbrojonych wielkich Niemiec? Nagle wydał przerażający ryk. Co za ham! Chwycił przerażonego, prawie sparaliżowanego człowieka za gardło, podniósł go nad głowę i cisnął na równinę. Następnie powłócząc nogami, obojętnie powrócił na swoje miejsce w szeregach między wschodnio i mną. Co za kupa wariatów, powiedział, trzęsąc z rezygnacją głową, lepiej spadajmy stąd, gdy tylko zrobi się ciemno.